AS Roma ma ogromny problem w tym sezonie, po raz drugi zwolniła trenera i aktualnie zajmują 13 miejsce w tabeli. Dlatego postanowiłem, że ciekawym wyborem na pozycji trenera jest Edin Terzic. Trener, który całkiem nieźle trenował Borussię, mam nadzieję, że tutaj także wpłynie na młodych zawodników przede wszystkim, a będzie grać formacją 4-2-3-1. Zalewski skoczył na lewe skrzydło, bardzo ciekawe. I tu możecie zauważyć, że z 12 pozycji wskoczyliśmy na 9, 1 stycznia. 18 kolejek, 1 mecz zaległy do innych, więc tutaj jeszcze możemy powalczyć nawet o europejskie puchary. I w tym okresie przegraliśmy tylko jeden mecz z Parmą. 1-2, a tak remis z Milanem, wygrana z Torino, z Monaco, z Monzą, z Cagliari, czy Como. Całkiem nieźle. Dowbyk jest aktualnie moim najlepszym strzelcem. Mając 13 bramek, 1 asystę i 2 razy MVP. Paulo Dybala, 7 bramek, 3 asysty. Całkiem nieźle, ale reszta składu troszkę niestety odstaje. Pellegrini bardzo dobrze radzi sobie w asystach w tym sezonie, bo tu jest 6 asyst, 3 razy MVP. A w okienku zimowym potrzebowałem bramkarzy z tego powodu, że zarząd sprzedał obu. Cezary Miszta przychodzi do nas za 600 tysięcy. Bramkarz, który w prawdziwym życiu naprawdę robi furorę w Rio Ave. Kolejnym bramkarzem jest Cerofolini, który do nas przychodzi za 375 tysięcy. Zawodnik, który bardzo dobrze bronił w Frosinone, tutaj w karierze. I Calafiori do nas przychodzi jako zawodnik wypożyczony do końca sezonu. W Arsenalu nie grał za dużo, dlatego próbuje odbudować się właśnie w naszej drużynie. Zawodnik, który w 17 występach miał 10 bramek, kupiony za 1,3 miliona. Mam nadzieję, że będzie dobrym zawodnikiem z ławki. Quenda to jest zawodnik na przyszłość, 17 lat, za 12 milionów kupiony ze Sportingu. Zawodnik, który naprawdę ma papiery na bycie wielkim piłkarzem. Puxtas do nas przychodzi, Amerykanin, jako defensywny pomocnik za 3,2 miliona. Miałem zarządzenie od zarządu, żeby sprowadzać młodych zawodników, dlatego on wpisuje się w wizję klubu. A tutaj Kremaszy jeszcze do nas przychodzi. Zawodnik kupiony za 10 milionów z Interu Miami. Zawodnik, który także jest bardzo ciekawy, ale bardziej ofensywny niż jego kolega z tego samego kraju. Svilar odchodzi do Fulham za 12 milionów. Zawodnik, który u mnie raczej by i tak nie grał. Jestem ciekawy, czy Cezary Miszta go zastąpi. Cezary Miszta wskoczył nawet do podstawy, tak samo jak Calafiori, a reszta na razie na ławce rezerwowej. Na koniec sezonu zajmujemy 9 miejsce, mając 60 punktów. 4 punkty straty do Juventusu. To nie był najlepszy sezon w naszym wykonaniu i chyba będziemy musieli dużo zawodników posprzedawać w okienku letnim, z tego powodu, że straty klubu będą dosyć duże. Pucharze niestety Włoch przegraliśmy w półfinale z Atalantą 3-2, szkoda, więc jeszcze gorzej to wygląda w Lidze Europy. Nasza ostatnia deska ratunku i tutaj przegrywamy z Aston Villą 4-0, więc to będzie ciężka naprawa klubu. Dowbyk, 20 bramek, 2 asysty, 2 razy MVP, całkiem niezłe liczby, jestem ciekawy, czy ktoś po niego się zgłosi. Pellegrini, 10 bramek, 9 asyst, bardzo dobrze. Szkoda, że Dybala tak często niestety doznawał kontuzji, z tego powodu, że ten zawodnik praktycznie nie grał w podstawowym naszym składzie, a graliśmy formacją 4-2-3-1. Fajnie, że Quenda dostawał szansę, fajnie, że Zalewski wbił się na to lewe skrzydło. Zobaczymy, jak będzie w kolejnym sezonie. A tutaj Bowe odchodzi jako pierwszy nasz transfer za 10 milionów do Fiorentiny. Paulo Dybala odchodzi do Atletico Madryt za 40 milionów. Niestety dostaliśmy od góry, że musimy sprzedawać poszczególnych zawodników. Abraham odchodzi do AC Milanu za 32 miliony. Angelini odchodzi do Leicester za 6,5 miliona. Zawodnik, który ma świetne dośrodkowania. Kolejny zawodnik, prawy obrońca, odchodzi za 8 milionów do Walencji. Zawodnik, który był u mnie podstawą, ale za to przychodzi Morten Frendru, którego zakupiłem za 13 milionów. Naprawdę dobra okazja transferowa. Zawodnik, który świetnie gra w środku pola oraz jako defensywny pomocnik. Monterisi do nas także przychodzi. Kolejny zawodnik za 4,3 miliona. Bardzo ciekawy młody Włoch, który może zagrać na prawej obronie lub na środku obrony. A tutaj Manu Kone przychodzi do naszego zespołu za 19 milionów. To jest zawodnik, który narzucony było z góry, żeby go wykupić, dlatego czy grał dobrze, czy nie, musiał do nas przyjść, a tutaj możecie zauważyć nasze aktualne ustawienie. Hermoso wskoczył na lewą bronę, Endika do środka z Mancini, Celi, który miał całkiem niezły sezon, no i Cezary Miszta cały czas rozwija się, ale troszkę odstaje od tego pierwszego składu. I aktualnie jesteśmy na 9 miejscu w tabeli, oczywiście z minimalną stratą, bo to jest tylko 7 punktów, nawet do drugiego miejsca, ale wydaje mi się, że trzeba pożegnać trenera, to nie wygląda najlepiej. Dowbyk, 7 bramek, 17 występów, 2 razy MVP, no i ofensywnie wygląda to dosyć przeciętnie. Fajnie, że ten Luka Moro z ławki strzelił aż 4 bramki. Morten Frendrup jest całkiem dobrym transferem. 6 asyst w 19 występach. Dobre liczby. I tutaj gramy formacją cały czas 4-2-3-1. Kumbula wskoczył do środka obrony. Coraz częściej jest używany. Cezary Miszta cały czas rozwija się. Już ma 131 OU. Jeden Terzic odchodzi. A kogo zatrudnimy w jego miejsce? I tutaj jest Lucescu. Bardzo ciekawy rumuński trener, który w PAOK odnosił sukcesy. Przychodzi do nas. Mam nadzieję, że ustabilizuje
nam sytuację w lidze. Debast przychodzi na wypożyczenie, to jest zawodnik, który nie mógł się odnaleźć w Bayernie Monachium, więc przychodzi do nas, żeby po prostu złapać minutę, a naprawdę jest dobrym środkowym obrońcą. Sugawara do nas przychodzi na wypożyczenie z Southampton, zawodnik, który spadł w poprzednim sezonie, chciał odejść, więc tutaj zobaczymy, jak będzie wyglądać. Nuno Mendes to jest kolejny zawodnik, który został odrzucony od PSG, przychodzi na wypożyczenie, bo nie stać nas aktualnie, ale mamy tutaj opcję wykupu za 30 milionów. Paredes odchodzi do Interu, zawodnik, który bardzo chciał iść do czołówki Serie A, dlatego Inter zgłosił się właśnie po tego zawodnika. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Mendes skoczył mi do podstawy, Endika wrócił do środka obrony, więc zobaczymy, czy polepszy nam się sytuacja po rundzie wiosennej. No i aktualnie jesteśmy na 6 miejscu, zagramy w europejskich pucharach, mając 68 punktów. Strata do Interu czy Juventusu jest naprawdę bardzo duża, ale europejskie puchary dają nam tlen finansowy i pomagają rozwijać cały czas zespół. Pucharze niestety odpadliśmy z Fiorentiną po rzutach karnych, gdzie w meczu był wynik 2-2, a Dowbyk miał 18 bramek, 2 razy MVP, 7-0-3 ocena, 35 występów, 150 do which ma, całkiem nieźle się rozwija ten zawodnik. Pellegrini całkiem dobry sezon, 8 bramek, 8 asyst, 2 razy MVP, czy Saulo, który miał 7 bramek, 2 razy asystował, miał 4 razy MVP. Frendrup miał 10 asyst w tym sezonie, naprawdę bardzo dobry wyczyn. Graliśmy cały czas niezmiennie tą samą formacją z tego powodu, że nasz trener proferuje bardzo podobne ustawienie, tylko bardziej skupia się na skrzydłach. W kolejnym sezonie Cedig odchodzi niestety do Twente, to jest zawodnik, który całkiem nieźle spisywał się w naszym zespole za 6 milionów, ale dostałem taką ofertę i postanowiłem ją wykorzystać. Kumbula odchodzi do AZ Alkmaar za 8 milionów, zawodnik, który w niektórych meczach wyglądał bardzo dobrze, ale nie potrafił utrzymać formy przez cały sezon. Dowbyk odchodzi do Liverpoolu za 75 milionów, to jest bardzo duży transfer, za duże pieniądze, więc może kogoś fajnego zakupimy. Endika także odchodzi do Liverpoolu za 75 milionów, bardzo podobny transfer i tutaj Liverpool naprawdę się wzmocnił. Papetti do nas przychodzi, środkowy obrońca z Włoch, 24-latek, całkiem fajne statystyki patrząc na grę głową czy krycia determinacji, za 9 milionów. Kolejny włoski środkowy obrońca za 3,2 miliona, kolejny zawodnik, który gra świetnie głową, ale także krycie czy odbiór piłki ma na bardzo ciekawym poziomie. Omorodion do nas przychodzi, to jest duży transfer za 42 miliony, zawodnik, który mam nadzieję, że rozwinie się pod naszymi skrzydłami i stanie się ważną postacią Serie A, dzięki temu sprzedamy go za duże pieniądze. I tak to aktualnie wygląda. Nuno Mendes został aktualnie wykupiony, Sugawara został przedłużony jeszcze o pół roku, zobaczymy, jak te boczne sektory będą wyglądać. Aktualnie jesteśmy na 6 miejscu, mamy 33 punkty, tylko 4 punkty straty do Juventusu, więc top 4 jesteśmy w stanie osiągnąć w tym sezonie. Lorenzo Luca ma 10 bramek, trzeba go zapisać, być może będzie naszym kolejnym napastnikiem, a w Lidze Europy zajmujemy 6 miejsce, więc spokojnie już będziemy mieć baraże, a raczej będziemy w tej grupie top 8. Omorodion 12 bramek w 20 występach, bardzo dobrze, 1 asysta raz MVP, 7,20 ocena. Pellegrini także bardzo dobrze gra, 6 bramek, 4 asysty, tak samo jak Matias Saule, który ma 5 bramek, 4 asysty. Zalewski tylko 1 asysta jako skrzydłowy, troszkę przeciętnie. No i dużo się nie zmieniło, ci zawodnicy, którzy mieli grać w podstawie, cały czas grają, nikt tutaj nie wszedł mi do podstawy, więc zobaczymy, jak to będzie po kolejnym okienku. A tutaj na przykład Filippo Mane przychodzi do nas, młody 21-letni środkowo-obrońca z Włoch, kolejny środkowo-obrońca, determinacja 16, bardzo dobry tutaj atrybut tego zawodnika. Van Duijven przychodzi na atak, zawodnik, który aktualnie ma być rezerwowym, 21-latek, który ma naprawdę ciekawe atrybuty i wydaje mi się, że może być dobrym napastnikiem. Nuno Mendes przychodzi już na stałe za 32 miliony, całkiem dobry transfer według mnie. Mario Hermoso odchodzi od nas do Osasuny za 18 milionów, zawodnik, który chciał wrócić do Hiszpanii. Luca Moro niestety odchodzi do Genoi za 3,6 miliona, fajny rezerwowy, teraz kupiliśmy młodszego, którego będziemy wprowadzać powoli do składu. I tutaj możecie zauważyć, że nawet Van Duijven zadebiutował już w naszych barwach w meczu pucharowym. I tutaj naprawdę ustawiliśmy bardzo rezerwowy skład na ten mecz, a my kończymy sezon na 6 miejscu, mamy 64 punkty. Szkoda, że nie awansowaliśmy do Ligi Mistrzów, bo ta strata do Napoli nie jest zbyt duża, ale jeszcze kadrowo nie dorastamy do top 4. Za to wygraliśmy Ligę Europy, więc zagramy w Lidze Mistrzów. Po rzutach karnych pokonujemy Sporting, gdzie Omorodion strzelił w 37 minucie. Bardzo dobry wynik dla nas. W Pucharze Włoch niestety odpadamy w trzeciej rundzie z Lazio, więc to jest bardzo zły wynik dla nas. Omorodion 23 bramki, 2 razy MVP, 2 razy asystował przy 6 bramkach. Pellegrini 11 bramek, ale Saule zagrał świetny sezon. 10 bramek, 10 asyst, 7,23 ocena. Naprawdę kapitalnie wyglądał ten zawodnik. A my gramy formacją cały czas 4-2-3-1 i cały czas pniemy się do góry, co jest bardzo dobre w naszym wykonaniu. I fajnie, że Cezary Miszta także się rozwija, już ma 144 OU, a OU to jest poziom obecnych umiejętności. Omorodion
niestety w kolejnym sezonie odchodzi do Realu Madryt za 130 milionów, więc możemy troszkę poszaleć na rynku transferowym. Tommaso Baldassi odchodzi do Feyenoordu, zawodnik, który kompletnie nie mógł się odnaleźć w naszej drużynie, 4,6 miliona. Enzo Fernandez przychodzi na wypożyczenie do naszego zespołu, zawodnik, który w ostatnim sezonie nic praktycznie nie grał po zmianie trenera w Chelsea, a tutaj może się fajnie odnaleźć. Mudryk tak samo do nas przychodzi na wypożyczenie, oczywiście każdy z tych zawodników ma opcję wykupu, zobaczymy jak będzie u nas wyglądać. Radko do nas przychodzi na atak, sprzedaliśmy napastnika, więc potrzebujemy kogoś, kto będzie tam rywalizował o tą pozycję. Zawodnik bardzo wysoki, więc zupełnie inne atrybuty fizyczne niż Van Duyven. No i tu możecie zauważyć, że pierwszym wyborem naszego trenera jest Van Duyven, ale zobaczymy, czy Radko nie będzie wykorzystywany częściej w dalszej części sezonu. Aktualnie jesteśmy dopiero na 9 miejscu w lidze. Troszkę gorszy sezon, a strata do Napoli jest bardzo, bardzo duża. 11 bramek Van Duyvena, bardzo dobrze, 4 asysty, raz MVP. Nikola Zalewski, 4 bramki, 3 asysty, także bardzo dobrze gra. 22 występy, więc całkiem ciekawie to wygląda, ale ta pozycja w lidze jest bardzo, bardzo słaba. Jak widzicie, tutaj na przykład Monterisi wskoczył na prawą obronę. Papetti także coraz częściej gra na środku obrony, 25-latek. Mam nadzieję, że odpowiednio się rozwinie. No i postanowiłem, że trzeba coś zrobić w naszym zespole, dlatego poleciał trener. Zobaczymy, jak się odnajdzie w innej drużynie. A do nas przychodzi bardzo ciekawy włoski trener Lucarelli, który robił świetne rzeczy z Genoą. I jego pierwszym narzuconym transferem jest Bresciani, który naprawdę świetnie prezentował się w barwach Genoi. Kolejnym zawodnikiem, którego zakupiliśmy, jest Mateusz Bogusz, który w Burnley grał fenomenalnie. 30 milionów, praktycznie promocja. Zawodnik, który w 68 występach w tym zespole ma 32 bramki. No i w tym momencie zmieniliśmy ustawienie. Gramy 4-4-2. Quenda wskoczył od razu do podstawy. Radkow na lewym skrzydle. To jest dla mnie zaskoczenie, ale zobaczymy, co trener będzie gotować przez te pół roku. I zakończyliśmy sezon na bardzo wysokim, 4. miejscu, mając 69 punktów. Odrobiliśmy naprawdę dużą stratę do poszczególnych zespołów. Champions League odpadliśmy w fazie ligowej, więc to nie był dobry sezon w europejskich pucharach. A w pucharze Włoch wygraliśmy finale z Napoli po bramce Mateusza Bogusza w 81 minucie. Wielki sukces dla AS Romy. I Bogusz naprawdę miał dobre wejście. 25 występów, 16 bramek, 4 asysty. Wow! Radkow bardzo dobrze się odnalazł w drugiej części sezonu. 21 bramek. Van Duyven troszkę gorzej, bo to jest 19 bramek w 31 występach. Frendrup to jest mój jeden z najlepszych transferów. Zauważcie, 2 bramki, 15 asyst. Chłop jest niesamowity ofensywnie, patrząc na to, jak potrafi wyszukać kolegów z zespołu. Graliśmy formacją 4-4-2, która naprawdę dobrze wypaliła. Turati do nas przychodzi w okienku letnim. Wypożyczony z West Hamu. Zobaczymy, czy będzie opcja go wykupić po sezonie, jak dobrze się spisze. Calabria wzmocni nam prawą obronę za 11 milionów. Bardzo doświadczony. Prawy obrońca, który zna tą ligę doskonale. Bajdo to jest zawodnik wypożyczony z Liverpoolu. Tam nie potrafił się odnaleźć przez 4 sezony. Przychodzi do nas, żeby tutaj odbudować swoją renomę. Belanueva także do nas przychodzi za 28 milionów. Zawodnik, który może zagrać i na skrzydle, i także w bloku defensywnym, więc bardzo uniwersalny zawodnik. Hugo Larsson do nas przychodzi do środka Polak. Zawodnik kupiony za 48 milionów. Bardzo ciekawy wybór, świetna determinacja, sprawność, przyspieszenie czy wytrzymałość. Aktualnie zajmujemy 7 miejsce, 27 punktów. Nie jest to najlepsze miejsce, ale wydaje mi się, że jest szansa, żebyśmy z tym trenerem wyciągnęli się z tego miejsca. Champions League aktualnie zajmujemy 7 miejsce, więc tutaj poszło mu naprawdę bardzo dobrze. Jest szansa, że będziemy w top 8. Radkow ma 22 występy, 10 bramek, 1 asystę, raz MVP. Bardzo dobrze. Mateusz Bogusz 21 występów, 8 bramek, 1 asysta. Ivan Duyven tutaj 6 bramek, całkiem niewiele. Hugo Larsson 4 bramki, 4 asysty. Dobrze wszedł do drużyny. Ale Morten Frendrup jest cały czas moim najlepszym asystentem, mając 3 bramki, 5 asyst. Rooney do nas przychodzi. Bardzo ciekawy skrzydłowy. Kupiony za 18 milionów i tu możecie zobaczyć, że w Bayernie grał na początku, ale teraz nie mógł się przebić, dlatego wykorzystałem ten moment. Joro do nas przychodzi. Aktualnie na wypożyczenie. Zobaczymy, czy będzie opcja wykupu go po sezonie i jakby się dobrze odnalazł w naszym zespole. Cittadini odchodzi do Leicester City za 4,1 miliona. Troszkę brakowało już miejsca dla niego w rotacji. A my zmieniliśmy formację na 4-2-3-1. Znaczy nasz trener. Zobaczymy, czy to wypali i czy ten trener da radę podnieść ten zespół. A dał radę, bo zajęliśmy 4 miejsce. Mamy 63 punkty, więc bardzo podobny wynik jak w poprzednim sezonie. W Lidze Mistrzów niestety przegraliśmy z PSG po rzutach karnych, a w dwóch meczu było 4-4. Ćwierćfinale Pucharu Włoch odpadamy niestety z Torino, przegrywając 3-1. Super Cup Italia, niestety przegrany mecz w półfinale z Interem 3-2. Mateusz Bogusz 22 bramki, 45 występów, 3 razy MVP, 3 razy asystował przy bramkach.
bardzo dobry sezon także Van Duivena, który był tylko rezerwowym, a miał 12 bramek. Tutaj Radków tylko 10 bramek, troszkę słabszy sezon. Frendrup znowu wszedł na bardzo wysoki poziom, bo to jest 12 asyst w tym sezonie, naprawdę bardzo dobrze wygląda. No i tutaj ustawienie 4-2-3-1, ale czy będziemy trzymać tego trenera? Nie wiem, bo troszkę te ambicje mistrzowskie są coraz większe w AS Romie, dlatego postanowiłem, że jak zarząd chce powalczyć o mistrzostwo, musimy mieć lepszego trenera, dlatego żegnamy się z dobrym trenerem, bardzo dobrym trenerem, i przychodzi Allegri. Trener mega doświadczony, trener, który zdobywał już mistrzostwa i mam nadzieję, że tutaj prowadzi drużynę na zdecydowanie wyższy poziom, ale też potrzebujemy lepszych zawodników, na przykład Syla do nas przychodzi za 40 milionów, zawodnik, który ma fenomenalne gra głową, krycie i odbiór piłki. Trisoldi przychodzi jako kolejny napastnik za 50 milionów, gra bez piłki na 16, wykończenie akcji na 14. Hermansen przychodzi, bramkarz z Danii, jako wolny zawodnik, co jest bardzo ciekawe. Niesamowite atrybuty, 17, 1 na 1, świetna umiejętność tego bramkarza. Refleks na 16, wyrzuty na 17, bardzo dobre. Bresciani odchodzi do Cagliari za 3,4 miliona. Manu Kona odchodzi do Leicester za 6 milionów, a my aktualnie jesteśmy na trzecim miejscu. Tracimy tylko 4 punkty do Interu, a zawsze druga część sezonu była lepsza w wykonaniu AS Romy. Mateusz Bogusz najlepszym strzelcem ligi, wow. 20 występów, 17 bramek, chłopak wszedł na wyższy poziom pod Allegrim. Van Duiven 13 bramek w 16 meczach, także bardzo dobrze. Rooney wreszcie odpalił te skrzydła, zaczęły grać lepiej, bo i Zalewski 5 asyst i Rooney 6 asyst, wow. Hugo Larsson gra bardzo dobry sezon, 5 razy MVP i to on jest aktualnie moim środkowym pomocnikiem rozgrywającym, a Frendrup gra bardziej defensywnego. Calabria niestety odchodzi w kolejnym okienku do Barney, zawodnik, który nie do końca się sprawdził, 4,2 miliona. Mygna odchodzi do Leicester, młody zawodnik za 9 milionów. Pisili odchodzi tak samo do Bragi za 2,4 miliona, a do nas przychodzi Barco, lewy skrzydłowy z Argentyny. Dribbling na bardzo wysokim poziomie, błyskotliwość, decyzje, równowagę, naprawdę bardzo dobry zawodnik. Konaty także do nas przychodzi, zawodnik, który nie mógł się odnaleźć w Liverpoolu w ostatnim sezonie. Za 40 milionów kupiony, świetna gra głową, krycie, odbiór piłki. Na środek obrony jest po prostu fenomenalny w naszej drużynie. I to daje nam drugie miejsce, 3 punkty straty do Interu, tak blisko mistrzostwa. Jedna kolejka, jeden lepszy mecz i to my bylibyśmy mistrzami Włoch, a nie Inter. W Lidze Mistrzów doszliśmy do ćwierćfinału, gdzie niestety przegraliśmy 6-3 w dwumeczu z Bayernem Monachium. Pucharze Włoch i tutaj przegraliśmy z Lazio 3-2. Dla mnie duża sensacja, a Bogusz zagrał wybitny sezon. 37 bramek, 46 występów. Van Duiven z ławki 24 bramki, 19 występów. Trisoldi 40 występów, 21 bramek. Hugo Larsson wszedł na niesamowity poziom. 14 asyst w tym sezonie, 8 razy MVP. Rooney tak samo, 13 asyst, 7 bramek, 4 razy MVP. Graliśmy na koniec formacją 4-4-2. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, że wbiliście na Discorda, że zostawiliście łapkę w górę i napisz w komentarzu, jaki zespół chciałbyś, żebym naprawił w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, cześć, cześć!